jest nas bardzo dużo, żebyśmy przechodzili z jednego miejsca do drugiego dosyć szybko i sprawnie. Ja będę szedł na początku. W tym roku wycieczka szlakiem cieszyńskich magnolii przyciągnęła bardzo wielu chętnych. Mariusz Makowski, pomysłodawca całej inicjatywy, już po raz 14 oprowadzał po miejscach, w których rosły i rosną najpiękniejsze okazy tej rośliny. Także zapraszam za mną serdecznie. No albo po prostu jej się znudziło. Więc ksiądz proboszcz bardzo tym był nieszczęśliwy z tego powodu. Posadził nową magnolię, więc nowy krzaczek rośnie, którego prawie nie widać na środku tego klombu. No i mówię, nie będę likwidował tego punktu, bo musimy wszyscy kibicować magnolii i zachęcać ją, żeby pięknie dalej rosła. No to już 14 spacer szlakiem najpiękniejszych magnolii, które rosną w Cieszynie. A zaczęło się wiele, wiele lat temu od mojego wuja, który zmuszony był z Cieszyna przenieść się do Warszawy, ale zawsze przyjeżdżał tutaj w końcu kwietnia, na początku maja, po to, żeby nie tylko odwiedzić rodzinę, ale żeby przejść się właśnie takim swoim spacerkiem wśród najpiękniejszych magnolii. No i to dało taki asumpt do stworzenia tego szlaku, który przez nikogo nie jest finansowany, powstał samorzutnie, a jak widać cieszy się niezwykłą popularnością, bo chyba dzisiaj, nie wiem, chyba... No właśnie, dzisiaj było niesamowicie dużo ludzi. Spodziewał się pan takiej dużej ilości? No, prawdę mówiąc, spodziewałem się, że może być wiele ludzi, ale nie spodziewałem się, że aż tyle. Tym bardziej, że no niestety magnolie nam trochę zrobiły psikusa i dużo z nich przekwitło. Ale widziałem, że wszyscy byli bardzo zainteresowani nie tylko historią magnolii, ale tych obiektów i ludzi, którzy z nimi są w jakiś sposób związani. Co prawda tu nie było żadnych magnolii, ale chciałem Państwu powiedzieć jeszcze parę słów o tym fragmencie miasta. Te kamienice, które tam idą pod górę, to właśnie Materówka i w większości dzieła Alfreda Mattera. Mury miejskie były tam, jak jest ten blok mniej więcej. I za murami miejskimi w XIX wieku zaplanowano rozbudowę miasta, tak zwanego Wielkiego Cieszyna, która obejmowała także zachodnią część miasta, czyli obecny czeski Cieszyn. Jesteśmy już w ostatnim punkcie naszego magnoliowego szlaku. Na szczęście wszechmogący się nad nami zlitował i uchował rachityczne, ale jednak tam dwa, tu jest trzeci, ale już też taki słabiutki, dwa krzaki czy drzewa magnolii. Bardzo ładna wycieczka, bardzo ciekawa. Wszystko dopisało pogoda, turyści, w porządku. Fantastyczne. Nie spodziewaliśmy się aż tylu ciekawych informacji i tak atrakcyjnych opowieści. Naprawdę, bardzo pięknie. Pierwszy raz byliśmy. Bardzo się podobało. W Cieszynie jesteśmy zaledwie drugi raz. Pierwszy raz byliśmy tylko na rynku. Była okazja nie tylko do zobaczenia pięknych magnolii, ale też do poznania ciekawej historii. Bardzo ładne miasto, przypomina mi Przemyśl, bo jestem z Przemyśla. Żona jest z Krakowa, więc bardzo nam klimaty odpowiada. Galicyjski. Klimaty galicyjskie, podgórkę, z górki, jak w Przemyślu. Kapitalne miasto i na pewno tu wrócimy. Cała trasa ma kilometr. Jej pokonanie zajmuje około 30 minut. Ostatnim miejscem spaceru jest Park Pokoju. Zwiedzający mogli tam miło i przyjemnie spędzić czas, racząc się wybornymi deserami magnoliowymi serwowanymi przez miejscową kawiarnię.
Co ci się najbardziej podobało? Lizanie lodów.